środę, 8 lutego, odbędzie się 7 maraton fitness, na który zaprasza instruktor tańca i fitnessu w Centrum Kultury imienia Józefa Mechofera w Ropczycach, Martyna Toton. Centrum Kultury imienia Józefa Mechofera organizuje już po raz 7 maraton fitness. Odbędzie się on tutaj na sali widowiskowej w Centrum Kultury 8 lutego w okresie karnawałowym, więc będzie to maraton karnawałowy. Tym razem zaproponowaliśmy uczestniczkom klimat lat 20, dlatego zachęcamy do przygotowania jakichś kolorowych strojów. W programie przygotowaliśmy 3 treningi. Jedzie do nas pani Monika z Mielca, poprowadzi dla uczestników rozgrzewkę w formie zumby. Potem będzie trening tabaty, a na końcu cardio, takie wzmacniające. Oprócz treningów, tak jak w poprzednich edycjach, na maratonie będzie można skorzystać z wielu porad i różnorakich atrakcji. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy również porady dietetyczne, porady kosmetyczne. Będzie sobie można zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Panie z koła gospodyń z granic przygotują fit przekąski, a na zakończenie rozlosujemy przeróżne nagrody właśnie wśród uczestników. Chciałam wszystkich jeszcze bardzo serdecznie zaprosić, bo trwają zapisy, liczba miejsc jest ograniczona, natomiast można do nas zadzwonić albo napisać na Facebooku i zgłosić się do maratonu do 6 lutego. Liczba miejsc na maraton jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy w Centrum Kultury w Ropczycach lub pod numerem telefonu 17 2218 228. Zapraszamy serdecznie na wspólny trening.